25 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że Polska będzie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj, co może być motorem za 15 lat. Jeśli nie rozwiniemy łodzi akademickiej, jeśli w sensownym tego słowa znaczeniu, jeśli uczelnie także nie zaczną przepychać się w różnego rodzaju rankingach. Nie pojawią się piersi nobliści, a mam nadzieję, że uda mi się tego kiedyś dożyć w naszym mieście na łódzkich uczelniach. To, to, to właśnie chciałbym, żeby za 15 lat Łódź postawiła na, 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 na ludzi, postawiła na ludzi dobrze wykształconych, postawiła na tego typu działania, a za 15 lat pewno nie będziemy mieć już kłopotów z korkami w mieście. Mam nadzieję, że dyskusja na temat tego, jakie to ma być miasto i jak to, co realizujemy w tym mieście, w naszym mieście, ma pomóc mieszkańcom, będzie już dawno za nami i że to będzie dobrze zrównoważone, dobrze skomunikowane miasto, które leży w tej części Europy i z takim dostępem do różnego rodzaju transportów, że może się tylko i wyłącznie rozwijać.